Siemanko, jestem Mako i w tym materiale wyjaśnię Ci wszystko, co jest związane z phishingiem. Dowiesz się, jak rozpocząć phishing, po co on nam w ogóle jest, czy warto się nim zająć i jak to robić efektywnie i szybko. Jedziemy z tematem. A więc do czego nam taki phishing może służyć, po co w ogóle go robić? Przede wszystkim jest tutaj cooking, a rybki są jednym ze składników, który jest wymagany do poszczególnych potraw. Jak widzicie, mam tutaj przygotowane już kilka potraw. Każda z nich wymaga poszczególnych ryb, bądź po prostu oleju z ryby. Bonusy są ogromne, każdy kto zgłębił troszeczkę Truman Liberty wie, jak ważny jest cooking, a więc tym samym równie ważny jest i phishing. Owe tworzenie jedzonka jest nie tylko dobre, dlatego że daje spoko bonusy, ale również możemy nim po prostu handlować. Jak wejdziemy sobie na Action House i wejdziemy sobie w zakładkę Food, no to mamy różnego rodzaju jedzonka, które są sprzedawane za lucenty. Także jak widzicie, można na tym zarobić również walutę premium. No więc wiemy już, że warto się zająć phishingiem. Teraz pytanie, od czego zacząć? Otóż idziemy do Vienta Village, to jest miasteczko znajdujące się w tym miejscu. I następnie udajemy się do trudny do wymówienia NPC Adventurer Pro Percy. Nie wiem, mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. W każdym razie on nam daje questa z phishingiem, jest to quest Appendix i jak mnie pamięć nie myli, on powinien dać wam pierwszą darmową wędkę. Natomiast jeżeli jakimś cudem coś tu się wam podziało i wy tej wędki nie macie, powinniście mieć taką oto bambu fishing rod. Jeżeli jej nie macie, no to zawsze jest wyjście awaryjne i już wam pokazuję. I tu mamy contract coin merchanta, który owe wędki sprzedaje, jeżeli jakimś cudem byście nie dostali swoje za darmo. W tym samym sklepie również możemy kupić fishing bait i to polecam zrobić. Mamy tutaj 50 paste bait, który umożliwi nam łowienie. A więc jak jesteśmy przy baitach, to może warto byłoby temat delikatnie rozwinąć. Skąd wziąć podstawowy paste bait, to już wiecie. Natomiast gdyby wam się skończył, bo tutaj mamy limit jednego dziennie, czyli 50 tych baitów możemy dziennie sobie zakupić, no to możemy sobie wejść jeszcze w shop. I w shopie, jak zejdziemy sobie do Ornate Coin, to mamy tutaj również fishing bait chest. Więc nie ma problemu, aby sobie taki fishing bait dokupić. Poza tym mamy różne inne źródła innych przynęt. Mamy na przykład shrimp bait. Shrimp bait jest pozyskiwany z mobków zabijanych przy różnego rodzaju nadmorskich miejscach, w jakimś Daybreak Shore, czy chociażby z drugiej strony. Mamy przy okolicy Abandoned Watchtower, są mobki różnego rodzaju, kraby i inne morskie stworzenia i one będą wyrzucały właśnie shrimp bait. Następnie mamy worm bait i to jest po prostu robak, który nam wypada z drzewa, które zbieramy gdzieś tam w świecie gry. Tak samo jak zbieramy kamienie killoffem, tak samo zbieramy drzewka i wtedy mamy chance na to, że takiego robala pozyskamy. Następnie fish fillet bait, który jest po prostu rozdrobnioną rybą i tutaj możemy go pozyskać za pomocą różnego rodzaju ryb, które możemy dizolwować, czyli rozkładać na składniki ogólnie rzecz ujmując i w tym momencie, jak widzicie, mam sobie silver anchovy, nie wiem czy dobrze to czytam, mam nadzieję, że tak, w każdym razie robimy sobie fish fillet bait, rozwalamy na części, no i już mamy kolejny bardzo dobry bait. Czym się owe baity różnią? No różnią się po prostu tym, jaką rybę możemy zwabić, albo po prostu na którą rybę będziemy mieli większą szansę. I tutaj idąc mamy krewetkę, która mamy w opisie, że jest efektywna na mniejsze gatunki. Następnie mamy worm bait, który jak widzicie jest lepszy pod kątem ryby średniej, a następnie fish fillet, który nie tylko zwiększa nam szansę na wielką rybę, ale również ułatwia jej złapanie. Dobra, słuchajcie, koniec teorii, czas na praktykę. Jeżeli chodzi o pierwsze miejsce do naszego łowienia, to myślę, że z powodzeniem możemy wybrać się do tego takiego stawku, powiedzmy w Vienta Village. Jest to świetne miejsce, bo jest przede wszystkim blisko i równie dobrze nadaje się do wędkowania. Jak do tego przystąpić? Otóż zakładamy wędkę i możemy sobie od razu założyć przynętę, jaką chcemy mieć w zestawie. No i w tym miejscu możemy sobie wyjmować bądź chować wędkę oraz dokładnie tutaj możemy sobie również wybrać jedną z przynęt, której chcemy aktualnie używać. No i jesteśmy gotowi, więc możemy zaczynać. Jak widzicie, pojawiło mi się taki jakby celownik. On wskazuje miejsce, gdzie zarzucimy wędkę. No oczywiście możemy zarzucić tylko tam, gdzie jest kolor niebieski. No i zarzucamy.
Mała zmiana lokacji, wywięcie, niestety zbyt szybko mi się łowiło te ryby i ciężko mi było wytłumaczyć wam dokładnie na czym polega technika, więc przeskoczyłem sobie na wschodnie wybrzeże, słuchajcie, jesteśmy w Daybreak Shore i spróbujemy coś złowić tutaj, a więc zarzucam, o w ogóle deszczyk pada, słuchajcie, to jest też ciekawa rzecz, że w zależności od warunków pogody i w zależności od pory dnia i nocy troszeczkę to łowienie może nam się różnić, ale teraz nie o tym, słuchajcie. Rybka nam złowiła, jak widzicie ona sobie tańczy przed nami i możemy sobie wyobrazić, że mamy takie pasy po lewej i po prawej stronie, czerwone, za które nie chcielibyśmy, aby ta ryba wychodziła. Ja teraz z nią walczę i próbuję ją utrzymać na środku. To jest miejsce, w którym chcemy tą rybę po prostu utrzymać. Ona cały czas nam się buja prawo, lewo, prawo, lewo. Jak widzimy, że zaczyna się palić na czerwono, znaczy, że to już jest punkt krytyczny i musimy mocno z nią walczyć, żeby ona nam nie wyskoczyła poza skalę, bo wtedy ją po prostu utracimy. Mamy do tego narzędzia w postaci przycisku A i D i za pomocą A i D po prostu sobie ją próbujemy nawrócić na środek. Jak widzicie, kończy mi się stamina. Jeżeli skończy mi się stamina, to się zasadniczo nic nie dzieje, tak? Tylko przestajemy, że tak powiem, zbijać HP ryby, więc to nie jest tak, że ona nam się zrywa, jak się stamina skończy, czy cokolwiek, bo widzicie, o, jestem cały czas na zero staminy i nic się nie dzieje. Natomiast po prostu ryba mi ucieka i ja nie robię nic absolutnie, by temu zapobiec, więc po prostu warto tej staminy pilnować. Niektórzy tu mają takie jakieś dziwne techniki, że klikają po kilkukrotnie, żeby tej staminy nie marnować. Nie wiem, no ja z praktyki uważam, że zdecydowanie lepiej jest przytrzymać dłużej. Jak widzimy, że dobrze kontrujemy rybę, jak ona nam ciągnie w dalszym ciągu w jednym kierunku i po prostu niemalże do końca tą staminę wykorzystywać i na ułamek sekundy ją puszczać, ona bardzo szybko nam się odnawia. Oczywiście, słuchajcie, polecam, abyście potestowali sobie i sprawdzili, co u was lepiej działa, a ja z praktyki stwierdziłem, że jednak wolę sobie pociągnąć jednymi grubymi takimi pociągnięciami. Ważna jest też kwestia taka, że spójrzcie, że ja hapsy rybie zbijam tylko w momencie, jeżeli kontruję jej ruch. Jak teraz ona idzie w lewo i ja ciągnę ją w lewo, to wcale jej HP nie ubywa. Spójrzcie teraz i teraz ja robię te same ruchy co ryba, że próbuję ją teoretycznie ciągnąć, ale robię to w tym samym kierunku, w którym ona ucieka i wtedy HP jej nie spada, więc ważne jest to, żeby kontrować ją i zawsze, żeby ten nasz ruch był w przeciwnym kierunku do kierunku ryby. Nawet jak ona jest daleko już wysunięta poza ten środek, to nie będziemy zdobywać punktów w momencie, jeżeli będziemy ciągnąć w tym samym kierunku. Z ważnych rzeczy jeszcze, aby ułatwić sobie łowienie rybek, pewnie zauważyliście, że z początku łowienia pojawia się taka animacja. Wyskakuje nam pop-up i możemy sobie dzięki temu rybę złapać szybciej, tak jak to zrobiłem teraz. Jest to coś na zasadzie, jak mamy uniki pod przyciskiem Q, co pewnie znacie doskonale, to tu mamy dokładnie coś takiego samego. Musimy odpowiednio trafić w timing i jeżeli to zrobimy, no to wtedy ryba nam się łapie szybciej. Tyle mechaniki. Ogólnie banalna sprawa. Jeśli chodzi o te ryby, to chyba nie za bardzo jest nad czym się rozwodzić. Część używamy do jedzenia, część rozwalamy na składniki i też będą składniki do jedzenia i przy okazji będzie to dla nas przynęta. Tyle w temacie. Możemy również jeszcze wydropić coś takiego jak woreczki, słuchajcie. Woreczki mają przeróżne rzeczy, na przykład mają hajsik, zresztą co widzicie na ekranie, mają Precious Marine, Trade Unlocked Stone oraz Nature's Jade. Do czego to służy? Ano jest to item, który jest nam potrzebny do krawcenia nowych wędek. Otóż wracamy się znowu do wioseczki, może być to Vienta Village, potrzebujemy Sandry's Craftera. I słuchajcie, Sandry's Crafter ma Fishing Rod. Wykrawcenie tej minimalnej wędki pierwszego grade'u to jest 10 Nature's Jade. Także troszeczkę będzie trzeba tych rybeczek połowić. Następnie mamy wyższą wersję jeszcze, do której będziemy potrzebowali jeszcze Steel Fishing Rod, czyli jeżeli chcę zrobić Steel Fishing Rod, to potrzebuję te wszystkie macy plus Bamboo Fishing Rod. I tak samo tutaj, nie możemy stworzyć Monster Bone Fishing Rod bez posiadania Steel Fishing Rod. Poza tymi wędeczkami, które możemy skrafcić, są jeszcze wędeczki z innych źródeł. Nie jestem pewien, czy wszystkie są już obecne w grze, bo wiem, że część funkcjonalności fishingu dochodzi w kolejnych patchach, które są już w Korei, a u nas chyba jeszcze nie. Natomiast to mogę wam polecić, słuchajcie, jesteśmy w Amichoy House. Amichoy House, który zazwyczaj wysyłam sobie do Urstella Fields, żeby dostawać sól, która jest potrzebna do gotowania, więc sobie tutaj ziomeczków odbieram. I tu jest dość ciekawa rzecz. Potrzebujemy do tego niestety levelu 11, czego jeszcze niestety nie mam, ale jeżeli wyślemy nasze
Pokemony do Daybreak Shore, to spójrzcie, co tu się dzieje, jakie mamy dropy. Kraken Finish Rod, więc jeżeli macie powyżej 10 levelu, jeśli po prostu lubicie wędkarstwo, to warto byłoby wysyłać tych waszych pomagierów właśnie do tej miejscówki, bo tylko z niej leci Fishing Rod. Jak spojrzymy sobie na jakieś inne miejsca, no to niestety takiej wędeczki nie spotkamy. U nas ta zawartość jeszcze nie weszła, natomiast już w Korei możemy znaleźć jeszcze większe worki. Dzisiaj pokazałem wam dwa, ale jest jeszcze trzeci niebieski i z niego na Korei mogą lecieć dodatkowe matsy do krawcenia topowych broni, które jeszcze nadejdą do Throne Liberty. A więc słuchajcie, no zdecydowanie warto ten fishing podkręcić. Słuchajcie, jeżeli chodzi o spoty, to myślę, że najlepiej będzie zacząć właśnie od Vienta Village. Jest tutaj blisko taki mały zbiorniczek z wodą, sporo małych rybek, które łatwo wyłowić, więc będzie idealne na sam początek. Następnie będziecie musieli sobie testować. Są poradniki, które mówią, że idź najpierw tu, to wbijesz 5 level, a potem tu to 10, a potem tu po 15. A z drugiej strony ja tam trochę testowałem, trochę czytałem i najlepszymi spotami w grze podobno jest Sarudoma Island oraz Daybreak Shore. Są to oczywiście słonowodne ryby, wypadają tam jakieś rerki, są to średnie duże ryby. Nie wiem, na ile jest to związane z samym baitem i z naszym skillem, a na ile jest to determinowane przez miejscówkę samą w sobie. Natomiast dla odmiany poszedłem na totalnie drugą część kontynentu, w okolicy Abandoned Watchtower i szczerze mówiąc było tam dość podobnie. Więc nie wiem, jak to jest z tymi miejscówkami, może jak będę miał Master of Disaster of Fishing, to może wtedy będę wiedział coś więcej w tym temacie, natomiast na tą chwilę to by było tyle. Zachęcam do testowania samodzielnego i dajcie znać w komentarzu, może znacie jakieś dobre spoty, które będą dobre z jakiegoś tam konkretnego powodu. Dajcie znać. Natomiast problem z cookingiem jest taki, że jest to zajęcie bardzo wolne, jest tu po prostu grind tego levelu i no, jeżeli ktoś lubi się relaksować przy takim klikaniu, to jest spoko, jeżeli ktoś nie lubi, no to polecam, słuchajcie, itemek do szybszego levelingu. Itemek to oczywiście jedzonko i chodzi nam o Rye Bread, czyli Fishing Mastery Bonus plus 15. Jeżeli macie zamiar na przykład posiedzieć, przygrindować troszeczkę, to zdecydowanie wam polecam krawcenie tego przedmiotu. Potrzebujemy do niego soli, mleka oraz Golden Rye. Jeżeli chodzi o sól, to tak jak mówiłem, chociażby ekspedycja i wiele, wiele innych źródeł jest na pozyskanie tego. Mamy tutaj mleko, które jest dostępne po prostu w sklepie oraz Golden Rye, które również jest dostępne w sklepie, natomiast jest on dostępny w limitowanej ilości. Mamy tutaj przykładowe mleko, możemy sobie kupić tego ile chcemy, nie ma żadnego problemu. Natomiast Golden Rye jest daily limit na 10 sztuk. Ogólnie w tej giereczce jest tak, słuchajcie, że jeżeli coś ma daily limit, to prawdopodobnie powinniście to kupować codziennie. Tak to wygląda, więc ja korzystając z tej sytuacji mogę sobie teraz zakupić te wszystkie rzeczy. No i wracamy do gotowania. Mamy wszystkie potrzebne macy i sobie możemy zrobić tych chlebków. Powiedzmy z 10. Lecimy ciach i przy okazji jestem Novice Chief, level 3, słuchajcie. Cooking to jest rzecz, którą się zajmę w następnej kolejności, jak znajdę czas, więc oczekujcie takiego poradnika również. Jeżeli znaleźliście jakieś luki w tym poradniku, to koniecznie dajcie znać. Może macie jakieś własne spostrzeżenia, własne pomysły i jakieś tipy. Sekcja komentarzy należy do was, a tymczasem mam nadzieję, że pomogłem. Dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym materiale.